Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden. Tu jest 0 stopni. Jak widzicie, jestem trochę ubrudzony, jakbyście pytali, bo właśnie napaliłem w piecu, bo mam tu dzisiaj jeszcze trochę kręcenia. A ten film to będzie kolejny unboxing związany z obchodami 20 tysięcy ocalałek na moim kanale. Tym razem to będzie paczka ze sklepu Karali. Całkiem niedawno otwierałem paczkę ze sklepu Karaluch, testowałem rację żywnościową, te linki na pewno wszystkie związane z tym, co było od Karalucha, znajdziecie u góry w kartach, tu chyba. Znajdziecie je w kartach i na pewno znajdziecie w kartach dwa pozostałe inne unboxingi, które do tej pory się odbyły, też związane z tym rozdawnictwem. Są to książki od wydawnictwa SQN. I jest to od Pawła Maleus Rekonstruktorum, fajne noże, buszek, zapraszam, kto nie widział. Może teraz jak już tak zaczniemy, bo tutaj mam jeszcze ostatnią, czwartą paczkę, na nią patrzę, nie powiem kto to wysłał, co to jest. Też ją sobie, jak tutaj się nagrzeje, otworzę, też zrobię film. Nakręcę filmy, które będą z zasadami, będą z tymi zestawami, które poukładam. I ten film oglądacie w poniedziałek, z tą paczką następną zobaczycie we wtorek. W środę będą zestawy, a w czwartek już będą zasady rozdawnictwa i z nim ruszymy. No okej, do rzeczy, jak mawiałem mole. Może tak, żeby ta paczka troszkę się w paczkomacie sfatygowała. Nie będę udawał zaskoczonego, bo wiem, co dostałem. Racje żywnościowe Seven Oceans. Takie same jak robiłem test całodniowy. Czterech z Was, spośród Was będzie miało okazję spróbować. I słomka życia. Cztery racje dla czterech z Was. Każda w jednym zestawie. Tu nie ma wielkiej filozofii, łatwo było się domyśleć. Będziecie mieli okazję po prostu, ci którzy wygracie, spróbować tych racji. Mamy słomkę życia i o słomce życia coś już mówiłem w unboxingu, który był właśnie przy odpakowaniu paczki dla mnie. Samej recenzji słomki jeszcze nie zrobiłem. Tutaj w środku mamy taki specjalny mikrofiltr, który oczyści tą wodę lepiej niż nie jeden filtr zrobiony na przykład z węgla aktywnego i tam z innych takich rzeczy. Nie pokazywałem jeszcze, jak robić takie filtry. Może właśnie przy okazji jakiejś w razie W pokażę Wam, jak zrobić filtr z węgla aktywowanego. Jak długo trwa filtrowanie, jaka to jest wygoda słomka życia. 1000 litrów przy założeniu, że to będzie 2 litry dziennie na osobę, to jest 500 dni nie martwienia się o wodę, no chyba że jesteśmy na pustyni. W naszych warunkach, w naszym klimacie świetna sprawa. Myślę, że każdy preppers powinien takie coś mieć w swoim plecaku. O ile nie kilka sztuk. Jak widzicie, zimno jak diabli. Okej, więcej o słomce życia będzie w filmie ze słomką życia. Więcej o racjach było w teście z racjami. Teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować Karaluchowi za to, że przyłączył się do mojej akcji. Chciał wesprzeć te moje obchody 20 tysięcy ocalałych. Wy możecie wpaść na Facebooka Karalucha, do Karalucha, zobaczyć sobie te produkty. Na pewno wszystkie potrzebne linki będą na dole. Jeżeli Wam się podobają, zostawcie tam jakąś łapkę, jakiś komentarz, napiszcie coś po prostu, tak żeby było wiadomo, że no nie wiem, że jest odzew, że Wam się podoba, że chcecie wygrać i tak dalej. Film, tak jak mówiłem na początku, wiecie, kiedy będzie rozdawnictwo, kiedy będzie kolejny film z unboxingiem, ale nie będę więcej przedłużał, bo strasznie mi tu piździ, czekam, aż się rozgrzeje w tym piecu. Dzięki Wam za uwagę, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne i do zobaczenia na szlaku.